Komunikacja. Łódź. Środki komunikacji w drodze do pracy. Rok 1961 oraz 1963. Pieszo. 24,5% oraz 38,2%. Rower lub motocykl. 0,9% oraz 0,3%. Komunikacja miejska. 70% oraz 60%. Kolej 2,7% oraz 0,9%. Źródło danych. Włókniarze łódzcy. Wydawnictwo łódzkie 1966. Strona 431. Ankietowani w zakładach obrońców Westerplatte i J. Marchlewskiego. 1963 rok. Norrköping. Dzielnica przemysłowa w Norrköping była usytuowana w centrum miasta. Dzielnice mieszkalne leżały blisko terenów przemysłowych. Niewielki dystans między miejscem pracy a miejscem zamieszkania umożliwiał kobietom łączenie pracy zawodowej z obowiązkami domowymi. Źródło cytatu. Kirsti Niskanen. Contract of Marriage and Work. Strona 6. Czarno-biała fotografia z podpisem. Łódź, ulica Piotrkowska. Środki transportu. Lata 1950-60. Fotografia przedstawia elegancką narożną kamienicę z podcieniami. Przed kamienicą, na brukowanej jezdni z torami tramwajowymi, w oczekiwaniu na przejazd przez skrzyżowanie, stoi kolejka pojazdów. Ciężarówka, samochód osobowy, dorożka i motocykl z dwoma pasażerami. Mówi Jan Zienkiewicz. A tak z takiego zwykłego robotnika było stać, żeby kupić sobie samochód, żeby jeździć do pracy, czy komunikacja miejska? Raczej nie, komunikacja miejska. Dyrektor zakładów Marchlewskiego, no, jednych z większych zakładów łódzkich, miał służbową Wołgę. Drugi samochód reprezentacyjny to był samochód marki Warszawa M20. Jeżeli wiecie, jak wyglądał ten samochód. To były dwa jedyne samochody, które służyły do dyspozycji kierownictwa zakładu. No, poza tym, jak mówiłem, mieliśmy kilkanaście samochodów typu Star. Kryte wywrotki i były bodajże dwa albo trzy samochody typu dzisiejszych pick-upów. I to było wszystko. Zjawiały się jeszcze wozy konne, tak zwane lory, na które jeżeli tam trzeba było przewieźć z ulicy na ulicę, no to ładowało się te wozy konne i one również służyły jako środek transportu. Pracownicy jeździli tylko komunikacją miejską. Mój ojciec dostał swego czasu talon na rower. Inaczej nie było, można go dostać. Typu Ukraina, tak ważył z 50 kg, nie do zdarcia, ale można było jeździć. Czarno-biała fotografia z podpisem. Ulica Narutowicza, łamane na Kilińskiego, lata 1944-56. Fotografia przedstawia skrzyżowanie szerokich, brukowanych ulic. Na pierwszym planie szeroki chodnik, którym idzie dziewczynka. Obok na trawniku rośnie potężne drzewo. Za skrzyżowaniem wznoszą się kilkupiętrowe kamienice. Ulicą jadą tramwaje i samochody, po chodnikach idą przechodnie. Mówi Zofia Esz. Ja pierwsze lata mieszkałam bardzo blisko, miałam 5 minut na pieszo, na Nowej mieszkałam, a na Wodną to było bardzo blisko, więc po prostu zawsze w ostatniej chwili mogłam lecieć, jak dzieci były małe i zdążyłam. A jak wyprowadziłam się tutaj na Dąbrowę, to było dla mnie koszmar, bo wie pani, no teraz trzeba i... No i to 72 jeździło tutaj na... I dojeżdżało się do Wysokiej i kawałek się trzeba było wracać i tego. Pracowało się od godziny 5, pierwsza zmiana do pierwszej, potem od pierwszej do 9 i później była nocna zmiana znowu do 5. Także o 4, żeby chodziło do pracy, żeby dojechać, bo jeszcze tak było, że mimo tutaj z tej Dąbrowy to było się trudno tak się przyzwyczaić. Jak jeździły autobusy, to dobrze. Jak nie jeździły, to się można było spóźnić. Jak się wyszło o 4, żeby na 5 się dostać. Czarno-biała fotografia z podpisem. Tramwaj na Kungsgatan. Lata 50. Za niskim, ozdobnym metalowym ogrodzeniem stoi tramwaj. Z przodu, u góry, ma okrągłą tabliczkę z cyfrą 1.
Drzwi do wagonu są otwarte. W środku tyłem do okna siedzi jedna pasażerka. Z przodu siedzi motorniczy. Czarno-biała fotografia z podpisem Drottninggatan, główna ulica Norrköping, lata 50. Fotografia przedstawia ulicę. Wzdłuż jezdni po obu stronach są chodniki, a przy nich wznoszą się zadbane, kilkupiętrowe kamienice. Jedną zakrywa rusztowanie. Na parterze kamienic znajdują się witryny, nad nimi liczne, duże szyldy. Jezdnią biegnie podwójne torowisko tramwajowe. Szyny są idealnie proste. Z prawej strony na przystanku stoi tramwaj. Ulicą jadą samochody, a chodnikami podążają liczni przechodnie. Wypowiedź Violi Ogren. Przez pewien okres czasu pracowałam w przygotowaniu produkcji w fabryce C.L. Svensson. Facet, który był tam szefem, był trochę zrozumiały. Uważał, że ci, którzy pracują w przygotowaniach, są lepsi od innych. I nie powinno się zadawać z innymi pracownikami. Kiedy usłyszał, że kupiliśmy samochód, stał się zazdrosny. Nie mógł się pogodzić, że nie miał samochodu, a my go mieliśmy. Nie upłynęło dużo czasu i też kupił sobie samochód. Miał trochę manię wielkości ten facet. Czarno-biała fotografia z podpisem. Wjazd na ulicę Piotrkowską. Rok 1958. Fotografia przedstawia skrzyżowanie szerokich ulic wyłożonych kostką brukową z torami tramwajowymi po środku. Wzdłuż ulic stoją kamienice z witrynami sklepowymi na parterze. Nad jedną z witryn napis Lucynka. Na chodniku stoi wielu przechodniów. Patrzą na znajdujący się na pierwszym planie samochód osobowy. Samochód wjeżdża na skrzyżowanie, pchany przez dwóch mężczyzn. Obok samochodu stoi milicjant. Mówi Elżbieta Kaźmierak. Mam samochód od 71 roku. To znaczy, pierwszy samochód kupiliśmy od kogoś. No i niestety drogo nas kosztowało. Ponieważ trzeba było dużo ładować w remonty tego samochodu. A później, no to nie ukrywam, że mój mąż był sędzią i był wizytatorem, więc on jeździł po województwie łódzkim i w związku z tym dostał tak zwany taron samochodowy. No to kupiliśmy pierwszy samochód, taki swój własny, to kupiliśmy na ten taron. No ale te talony można, były, no. Poza tym, no, a później to już kupowaliśmy normalnie, na przedpłatę. Czarno-biała fotografia z podpisem. Włodzianie w tramwaju. Lata 1950-60. Fotografia przedstawia jadący ulicą tramwaj. Widać tył pierwszego wagonu, przód drugiego i ich łączenie. Na dachu pierwszego wagonu rozpięty pantograf. Tramwaj jest zatłoczony, pasażerowie ledwie się w nim mieszczą. Drzwi do wagonów są otwarte, w wejściach stoją mężczyźni. Trzymając się ścianek, wychylają się do tyłu. Stoją na palcach, a ich pięty wystają poza krawędź stopni. Mówi Jerzy Grębowski. Instytut Włókiennictwa jest na Brzeziwkiej. To ja sobie potrafiłem stąd piechotką iść do pracy i wcale nie dłużej niż tramwajem. Bo tramwajem to miałem dwie przesiadki. To musiałem tutaj zdążyć do tramwaju, dojechać tam, jak mi tramwaj przynosił zwiat, to musiałem czekać na następny. Dojechać do dołka, jak to mówiłem, koło dołów. Przesiadka na autobus i do instytutu. To ja w tym samym czasie dochodziłem pieszo. Także ja powiedzmy, ponieważ mieszkałem w centrum pracowałem, to ja nie miałem, powiedzmy, problemu. A tam, no to tramwajem. Tramwajem, autobusem, a głównie tramwajami. Zakupy. Czarno-biała fotografia z podpisem. Łódź, Stary Widzew, lata 1950-60. Fotografia przedstawia brukowaną ulicę. Przy ulicy stoją drewniane domy o spadzistych dachach krytych papą. Domy są parterowe, posiadają poddasza, a do ich szczytowych ścian dobudowane są niewielkie drewniane szopy. Wzdłuż ulicy rosną drzewa. Ich korony są bardzo mocno przycięte, tak, że pozostały zaledwie pnie i kilka konarów. Na pierwszym planie na chodniku stoją cztery kobiety. Są zajęte rozmową. Mówi Zofia Esz. To tu na Broniewskiego był jeden sklep warzywniak, to kolejki były, no i nie wszystko się kupiło. To ja na wodnym rynku kupowałam wszystko, psiaty do ręki i autobusem do domu się przychodziło, żeby gotować obiad. Co było najtrudniej kupić? Najgorzej to było, czy jak przychodziły święta, no to już to zrozumiałe, kolejki i w ogóle, żeby coś kupić tam. Takie do takiego
podrzędnej obiadu normalnie codziennie, to prędzej, ale żeby tak coś dobrego kupić, to no, chociaż było kilka tam rzeźników już tak stopniowo. Czarno-biała fotografia z podpisem. Ulica Piotrkowska, lata 1944-56. Fotografia przedstawia szeroką, brukowaną ulicę z podwójnymi torami tramwajowymi. Ulica krzyżuje się prostopadle z inną, na skrzyżowaniu zamontowana jest sygnalizacja świetlna. Wzdłuż ulic wznoszą się kamienice z witrynami sklepowymi na parterze. W oddali widać sylwetki wieży i kopuły dwóch kościołów. Ulicą jadą samochody. Widać także nadjeżdżający tramwaj oznaczony numerem 6. Chodniki po obu stronach są pełne ludzi. Środkiem skrzyżowania idzie milicjant. Mówi Elżbieta Kaźmierak. No pewne, że te luksusowe wędliny, no to czasami były w jakichś mniejszych ilościach. Nawet były delikatesy. Tutaj, gdzie jest wędlinka na placu Reymonta, były bardzo fajne delikatesy. I tam wiadomo, w które dni były dostawy. Więc ja na przykład brałam ślub drugi w 71 roku i w ciągu jednego dnia zrobiłam zakupy na całe przyjęcie ślubne, więc to nie było tak źle. No później zaczęły się lata 80, to zaczęły się problemy, że pamiętam, że za paczką masła kiedyś stałam 2 godziny, żeby kupić, że dziecko jak mam paczkę masła. Kolorowy rysunek z podpisem. Plakat ze zbiorów MTN w Łodzi. Nagłówek na plakacie głosi. Spożycie niektórych artykułów odzieżowych w Polsce na 10 mieszkańców. Plakat jest rodzajem wykresu i informuje o wzroście tego spożycia w latach 1938, 1957 i 1965. W górnej części plakatu kolorem niebieskim narysowano belę materiału z podpisem tkaniny, wełna, jedwab, bawełna. Obok, po skosie do góry, pnie się niebieska strzałka, a koło niej liczby 205, 250 i 310 metrów. Poniżej na pomarańczowym tle narysowano męski trzewik z podpisem obuwie. Obok po skosie do góry pnie się czarna strzałka, a koło niej liczby 5, 12 i 16 par. Mówi Zofia Wieczorek. Jak ja pracowałam zaraz na początku, jeszcze u tych studentów, to nie mieli czym płacić, to nam zapłacili materiałem, no to na 3 sukienki dostałam, buty. W ogóle nie było butów, robili szmaciaki takie, no nawet niektóre to takie płócienne były, to bardzo zgrabniutkie i wygodne były te buciki, z płótna lnianego. I ja takie szczęście miałam, że dostałam takie niższe obcasik, ładne takie buciki, ale były taki rudy kolor. No i co zrobić? Wypastowałam. Błyszczały się na czarno. Czarno-biała fotografia z podpisem. Nord Shopping. Degustacja w supermarkecie. Lata 60. Fotografia przedstawia wnętrze sklepu samoobsługowego. Nad regałami z towarem liczne napisy w języku szwedzkim z nazwami marek i produktów. Pomiędzy regałami chodzą klientki. Na pierwszym planie na niskim stoliku mnóstwo pojemników z jakimś produktem. Ekspedientka w białym kitlu nakłada coś z dużej salaterki do szklaneczki. Obok niej stoi mężczyzna w stroju kucharza i wysokiej czapce. Z prawej strony stoi kobieta w ciemnym płaszczu i berecie. Ma jasną torebkę i jasne rękawiczki. Trzyma druciany sklepowy koszyk i szklaneczkę z porcją jedzenia do degustacji. Wypowiedź Violi Ogren. Kiedy mieszkaliśmy na ulicy Slotsgatan, często kupowałam w pobliskiej mleczarni. Sprzedawczyni i ja trochę się zaprzyjaźniłyśmy. Pewnego dnia powiedziała, potrzebowałabym nowy płaszcz. Ja też, powiedziałam. Ale to jest różnica dla was, nie jest to konieczne, bo pracujecie w fabryce. Byłam jednocześnie smutna i wściekła, kiedy to usłyszałam. Nie powinno mieć znaczenia, czy pracujemy w fabryce, czy w sklepie, jeśli chcieliśmy mieć płaszcz. Ale ona uważała, że mi to niepotrzebne, bo przecież ja pracowałam tylko u C.L. Svensson, podczas gdy ona była zatrudniona w sklepie. Nie miało znaczenia, jak ja wyglądałam. Czarno-biała fotografia z podpisem. Siedziba KEUPZPR, lata 1958-83. Fotografia przedstawia ulicę oraz fasadę stojącego przy niej pięciopiętrowego gmachu. Do wysokiego, sięgającego pierwszego piętra wejścia prowadzą schody. Przed gmachem jest jezdnia, a na pierwszym planie widać trawnik, drzewa i zaparkowane samochody.
mówi Jerzy Grębowski. Trudno to było kupić luksusowe wyroby, bo trzeba było mieć albo dolary, albo rodzinę za granicą, która przesunęła, powiedzmy, tego, i wtedy by się dostawało bony dolarowe, nie? No i w peweksie można było kupić za dolary. No to wtedy można było kupić tyle. Tak, no to, co było ogólnie dostępne. Jakiś, powiedzmy, taki lepszy, luksusowy, no powiedzmy, ja dla dzieci, powiedzmy, to kupowałem kakao, powiedzmy, bo to tylko tam można, powiedzmy, gdzieś tam na lewo kupiłem, powiedzmy, dolary czy te bony, powiedzmy, i tam kupiłem, żeby dzieciakom, powiedzmy, coś tam dać. No to tylko w ten sposób było, bo to było tylko dla uprzywilejów. No i towarzysze w Białym Domku, ale jako siuszki, no to mieli swój tam sklepik na dole, prawda, to oni tam mieli wszystko. No a ja tylko to, co w sklepie. Czarno-biała fotografia z podpisem. Ulica Piotrkowska, kolejka do cukierni. Lata 1944-56. Fotografia przedstawia szeroką, brukowaną ulicę z podwójnymi torami tramwajowymi. Wzdłuż ulicy biegnie chodnik. Przy nim wznoszą się kamienice. Na chodniku stoi długa kolejka ludzi, w większości kobiet. Ludzie mają na sobie letnie ubrania. Początek kolejki znika w jednej z bram. Mówi Zofia Wieczorek. Często kończyło się tak, że stało się w kolejce, po co dochodziła tak, kolejka, nie ma. No, właśnie o to mi chodzi, że bo kobiety miały jeszcze szczęście, jak miały małe dzieci. To poszły z dzieckiem, to dziecko się męczyło, krzyczało, kolejka inna była. Aha. Kobiety miały kolejkę i pierwsze kolejki szły kobiety właśnie z dziećmi, a później te kobiety, które nie miały dzieci. No i one dostawały. I przyszła jedna pani też, nawet z mojego domu i coś tam kupowała. Już dla mnie nie było. No i poszłam do drugiego sklepu, a tam była pasztetowa. Ja mówię, to tej pasztetowej może trochę kupię. Kupiła tą pasztetową, resztę nie było. Poszłam z niczym. Jak były jajka, to było tak dużo ludzi, że sobie panie nie wyobrażacie. To były tak kolejki w sklepie, że ja trzy razy chodziłam, żeby... Bo to było po cztery jajeczka dawali, to trzy razy chodziłam wtedy, żeby więcej dostać, bo to było trudno